test, czyli chyba walczą z alkoholizmem chłopaki. Bo buz to jest alkoholizowanie się. Tutaj. Dojechaliśmy do Walmartu, to największa taka sieć marketów chyba w Stanach. I to jest chyba jedyne takie miejsce też, gdzie można na parkingu tutaj sobie spać. I tam teoretycznie nikt nic nie zrobi, to przynajmniej czytałem. No. Z naszą ekipą to jednak czytałem, że można. Co idziemy zobaczyć najpierw? Nie wiem, chleb. O, jaka cebula. Wielka. Czekajcie, 98 centów. Słuchajcie, cebula tańsza niż w Polsce. Złote 47. Zobaczcie, jaki zestaw piknikowy. No chyba 13 dolarów humus. Jest jalapeno, czy nie? Czy to będzie jalapeno? No, to właśnie, bo to dzieci. Dobra, te humusy mają tu przepyszne. O. Helenko, ale nie jedz jeszcze tego. Musimy najpierw zapłacić. Dziki, to 28 dolarów. Babeczki. O. Your day, your day. Tak. Mama, ja nie chcę. Mama, ja nie chcę. Czekoladowe donuciki za 3 dolary. Zestaw. Zestaw 13 donutów. No czekajcie, to są te takie miękkie chleby. A są gdzieś te chleby takie zwykłe? Właśnie tam w tym jednym markecie, no w tym, w Los Angeles, była taka zwykła piekarnia i były dobre chleby takie chrupiące. No to są wszystko takie miękkie. Chyba, że gdzieś jeszcze tutaj będzie, nie? Chociaż ta jest nawet, no, od razu. No. To tutaj coś weźmy. O, takie bagietki, nie? No, dla dzieci. Ale musimy być. Beef. To mięsa różna. Aha, o. Dla leniwych. No. Albo nie sprawdzono. Elektryczne wózki, można sobie taki elektryczny wózek i nim śmigać. A to nie. To 11 dolców, zestaw tych wiatraczków, co? Orężatki. Aha, można zamrozić i ten, będą lody za 3 dolary. Oho, ho, i na cały wyjazd. No, ale nie mamy cały wyjazd. Lokalna zupka chińska za 1,5 dolara. Fire wok, ale to jest ostre, Helenka. No ale dobrze, ja zjem. Jeszcze jest. Co? Taki? Czy to jest creamy smooth? Ale te pojemniki tutaj mają solidne. Chociaż nie widać tak jak ten, jak zawsze miałem takie wrażenie, że pokazuje się w telewizji, że pełno jest grubasów w Stanach, ale tutaj jakoś nie widać tego. To tu dużo ludzi, którzy ćwiczą, ale taki ten, orzechowe masło, buttermilk na pancake'i, ale jakoś nie widać tych otyłych, za to dużo właśnie tych ćwiczących osób, biegających. O, różne kiełbaski. Peperoni. No. Patrzyłem, gdzie te wielkie pojemniki tam zbierają. I ciasteczka i ten. Ciasteczka, ser i wędlina. Za 3. Nie coś mniejszego, żeby się nie za ten. O, czekaj tu. Nie zapłaciło. Za 5. Nie ma
tak przecenione fanty. A to nie jest, to nie chciałaś tego właśnie... Aha, jakieś makaroniki. Makaroniki takie, no. Tak na spróbowanie. W dobrym pieniądzu. No, to weź to. O. Całe 50 centów save. A to? Twist mix. To. No, ale to 50 centów tylko bliżej, no? No właśnie, nie? Bo mam kliczki wielkie. Woda. O, myszka Miki. Czekoladowa. Tak, o, a tutaj jeszcze przypomniało mi się mój kolega, przyjaciel Cycol, pozdrawiam cię. Zawsze mówił, że w gastronomii terminy żadne nie obowiązują. O, kolega. O, taki wózeczek. Zobacz, jak mi się jeździły takim wózeczkiem. O, to jakieś lemoniady, margherita. Lotte Mare. Oreo. Oreo mrożona kawa. Za 2,29. Szukamy jeszcze tej coli. I za ile są? Za 3 dolary. Pokaż mama. Janek, uważaj. Słoczeki. Tu różne soki. Kola po 24. Czyli to jest 10 mini. I to jest 0. A tu jakaś taka różowa. No, Rosalia. 10, czyli po 58 centów, tak? I zaraz zobaczymy. O. Tu jest tu. Normalne. Czy to takie Mountain Dew? Jakieś różne smaki. Za 5 dolarów 28 butelek. Bierzemy! Tanio jak barszcz. Chodź, Janek. Nie, ty już tego nie ładuj. Chodź. Chodź, idziemy. Tutaj piwa. A to? Co to jest? Hard Black Cherry Lemoniade. Ja tylko patrzę tutaj, czy gdzieś nie ma... Gdzie tu ciasteczka? Czy tu batony? Takie z migdałami i miodem. Dobra. Jakaś chyba rodzina mormonów w takich sukniach bawełnianych. Szukam tych, bo takie było, taka, tylko kiedyś to było. Widziałem, że była seria, tablice rejestracyjne dodawali. No tu Arizona Snack. Chyba już tego nie ma. O, gumy Sweet i Spicy Jack Daniels. Miodowy. Jest tu trochę tych różnych sosów. Low price, o. $4.07. O. Ładnie pachnie. No, to tak gdzieś jedna kolacja. Masło jakieś. A dobra, mamy tego. Ready to eat.
A tutaj takie wielkie te paczki z batonami. O, ho, ho. 12 sztuk. To fajnie wygląda. To jest za 2 dolary. No. KitKat. Ale to fajne, tego nie jedliśmy. No to chyba, weź, no. Payday. O, a tutaj są te, kokosowe. Może też taki, żeby mieć na później. To jest trochę taka cena. Co? No dobra. Trzeba mrozić najwyżej. Taki sklep ze wszystkim. O, tam widzę jakieś amerykańskie gifty, zobaczcie. Jest taki wielki orzeł. Idziemy obadać. O, dasz panu 5? Give 5. Lubię! No, dziewczyny już piątki nie chcą dać. Chcemy zobaczyć, co tu jest. O, jaka pompowana flaga Ameryki. W pierwszym myśleliśmy, żeby tu kupić namiot. I trochę zobaczymy, po ile są namioty. O, 40 dolców. Bo teoretycznie można kupić jeden namiot i już się zwraca. O, jeżeli jest 100, 119 dolarów taki duży namiot. Patrz, różne piniaty. A dlaczego nie możemy ich kupić? No to dla Janka ewentualnie na urodziny, bo nie zmieszczą nam się. Musimy zobaczyć, w jakiej są cenie. Teraz u nas w Polsce, teraz kiedyś jak ja byłem młody, to nie było tego nawyku, nie? Znaczy tego, tej tradycji czy tam czegoś. Piniat to w sumie fajne jest. A teraz już na jak chodzimy na urodziny dzieciaków, to prawie wszędzie są te piniaty do rozbijania. No, tutaj ten sklep jest też tu wyróżnia, że właśnie teoretycznie można wszystko kupić, później oddać i oddają kasę, no ale to trochę chyba ten. Było cebulactwo straszne. O, złoty 18 po dolarze. Zobaczcie, są płyty. Zostawiłem się, to co? 35 dolarów na talerzu. Oglądasz tam baję, tak? Wszystko tutaj w tym sklepie. Laptop. Jeszcze 29. 69. 448. Na połowę tam. Wyjeżdżamy. Za 2 dolary taki worek lodu. Dobra, zapłaciliśmy 70 dolarów. 69 coś za cały wóz. Więc nie jest źle, bo to w sumie za ten. Często za obiad trzeba zapłacić, a tutaj mamy pożywienia na tydzień. Co tutaj jeszcze jest? Aha, takie jedzonko jest na wagę. O, takie kurczaczki fajne. Jak ten, jak była ta Ameryka za 8 dolarów, to tutaj można za 7 faktycznie kupić sobie kurczaka, tą wielką bułkę za 1,5 dolara i za 8 dolarów dniówka da się przeżyć w Stanach budżetowo. No wiadomo, wszędzie różne miejsca, ale ten Walmart chyba najtańszy. Dobra, dziewczyny i chłopaki, tu chcieliście coś? Gramy? Nie, najpierw Helenka. O, takie gry mnie zawsze. 25 centów. Helenka chce tu. Ale nie puszczam. Sprawdzamy, czy nic nie ma. Rzucamy. O. I uwaga. Czekajcie. Ja. Czekajcie. No i co? Wrzuciłem i nic? Czekajcie, no ale wrzuciłem i nic nie...
jeden. No ale dobra, wrócimy do drugiego. Dobra, wrzucimy do tego. Dobra, teraz weszło i uwaga, dobra, jedzie. Jedzie. Co chcecie? Tu? No? Tak, cukier. Nie no, cukierka tutaj, dobra. Już? Tak. To naciśnij. O, coś złapało. No, wyciągnij. Ja nie jestem z tego, coś innego. Nie może... To dla Janka. To dla Janka, bo ty go nie chciał. No dobra, to jeszcze raz. Tak? Uwaga. Czekaj. Ale nie naciskaj. No nacisnęłaś za szybko. No i co? To trzeba najpierw najechać na coś. Uwaga! Małpa! A co chcesz? Może żołnierzyka tam złapiemy, co? Naciskać? To i tak nigdy nie wiadomo, co się złapie. O! Trzy rzeczy tym razem, ale strzał! No już więcej nie mamy monet. Patrz, ile rzeczy. Na bogato. Kolejny hotel. Niestety już nie w takim stylu motelowym. Że balkon i ten, ale też chyba fajnie. Tu mamy basen. 100, tak, 110 z podatkiem $110. No i trzeba mieć też kartę, zwykła karta, żeby za ten, żeby odblokują tam zawsze na jakieś musterki, w razie czego. Dobra, i tu mamy 102. Tak, 102 pokój. 103. 102. A, ciemność widzę. Tu jest basen? No tutaj jest basen, ale... Tu jest basen? No w pokoju nie! Czekajcie, światło trzeba tu gdzieś zaświecić. O, może tu? Czyli taki standardowy jest ten, że są dwa duże łóżka. Dwa duże łóżka i... O, co tu jest? Dobra, obadamy jeszcze tylko... Obadamy, jak tutaj łazienka wygląda. Aha, jest wanna. Dobra, zaparzacz do kawy, tu wszędzie są takie same, nie? Jeszcze taką tą lurkę, takim czymś. Dobra, idę po torby. Dziś kolejny dzień, idziemy na hotelowe śniadanie. O, tu mamy kawę, tu mamy soki, tu gluten. O, tutaj są do gofrów. O, gofry to, można zrobić. To już od razu weź na staw. Jabłko jest. Dobrze, a zobacz, tutaj są płatki. Zobaczone. A tu trzeba spryskać chyba. Lejemy. To uwaga. Dużo na małe. Tutaj owsianki różne, mleko. Jajka są. No. Tosty. No, zrobię sobie tosta. Dobry. Dżemik taki. O.
Tak wygląda moje śniadanie. Chcesz jajko? Nie. No, już po śniadaniu nagraliśmy też końcówkę tam na odcinek jeden z Kamilą, bo wczoraj nie daliśmy rady, ale tutaj pod hotel, zobaczcie, to jest to, że są te pick-upy, jest Dodge Ram 3500 z siodłem i tutaj ciągnie, zobaczcie, jakieś wraki ciągną, do jakichś chyba pokazów jest. One są dosyć już... O, tutaj coś... Ho, ho. No, to jeździ dalej. Dalej jeździ. Ale. Ale czad. Tu ja przejdę tam sobie. Co tu jest? To jest jakiś zbiornik. No coś. Tu chyba ogólnie. No, jakieś na pewno pokazy robią. Może wiecie, o co tu chodzi. Takie opony pełne. Plus zapasy, no. Możliwe, że to jest nazwa. Dobra. Lecimy dalej zaraz do Zion, do parku Zion. Fajnie tutaj jest. Dobra. Sprawdzamy tutaj ten, bo to był Zion Visitor Center Park i Zion Visitor Center, co tam było? Canyon. Żeby się nie pomylić, bo wczoraj mieliśmy małą pomyłkę i żeby nie stracić czasu. Dobra, lecimy. Jedziemy, przepraszam, jedziemy, co ja mówię, lecimy. Posłuchamy dźwięku. Bez kasku, fajnie. A chłodno teraz jeszcze rano jest. Mamy... O, tu jakiś diligence. Mamy 31 minut do parku. Jakiś hotel. Zaraz będziemy ten bukować hotel. Kamila znalazła super miejscówę na dzisiaj. Żeby nam nie uciekła, to zaraz zabukujemy. O, El Rancho. Dobra, zatankujemy jeszcze. Lepiej mieć ten. I tu cały czas, słuchajcie, te wraki wiozą, więc musi być gdzieś jakiś pokaz na grubo. I tych aut jest sporo cały czas, jedzie na lawetach. Tam też coś jest. O, tam też coś wjeżdża na ten. Cały czas jadą. Dobra, tankujemy, bo coś tutaj jest. Unlead. Unlead. 8,5. 8,5 bierzemy. Hops. No i dobra. Need insert card to pay. A ja mam kartę zbliżeniową, bo zapomniałem rewoluta plastikowego. Znaczy nie mogłem go znaleźć. Jawko! Już wyrzucę, kochanie, daj. Dobra. Teraz wyrzucimy. Najpierw tu za... O. Dobra. Moment, please. Insert adventure card. Not ID. Dobra, musimy inną kartę dać.
Ja tutaj sobie tam. Tutaj nieważne jaka, czy kredytowa, czy debetowa, zwykła po prostu karta płatnicza, taka jaką płacimy w Polsce. Ja mam z mBanku Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wkładamy. Please wait. Enter PIN. Dobra, PIN-u wam nie pokażę. Please wait. Nie wyciągaj. Proszę wyciągnij. Ok. One moment. Co? Skip. Select product. O. Może tamta też by działała. Teraz się tankuje. Teraz się tankuje. Fajnie, że tu jest jeden ten. Jeden wężyk, jeden pistolet. A są różne. A są różne tego. Nie ma tutaj 9,8 tak jak u nas. Czyli jak tankujecie amerykańskie auta, to nie ma co przesadzać, bo one są przystosowane raczej do tych mniejszych oktanów. Żeby nie robić przyjemności niby dla fury amerykańskiej, a nie ma po co. Nie ma co przepłacać. O. Ale słońce praży. Kamila prowadzi taką tabelkę z wydatkami, więc jak będziecie mieli jakieś pytania albo zrobimy jakieś podsumowanie na koniec, ile na przykład na paliwo wydaliśmy, albo ile na jedzenie, takie wszystkie, jak to się nazywa, no, statystyki będą, nie? Pewnie jak będzie jakiś live czy coś tam na pewno będzie takiego, żebyście mieli rozeznanie mniej więcej jak tutaj sobie to policzyć. Ja już tam mniej więcej wiem jak to, ile schodzi tych pieniążków, ale to wam na razie nie będę mówił. Ale tutaj tu słońce świeci, ale zobaczcie tutaj. Aha, tam kempingi, no. Wow, budzisz się rano w tym. O, nie no, następny ten, jak będziemy robić następny wyjazd, to i to jest chyba taki dziki camping, że można sobie, znaczy dziki miejsce, ale nie ma jakichś tam przyłączy. Ale chyba następny wyjazd to będzie już kamperem, jeżeli będzie. Nie, następny wyjazd w miejsce może. No bo przecież możemy, nie? No. No następny raz jechać jeszcze gdzieś, ale tu w to miejsce. No, tutaj tyle jest miejsca właśnie do biwakowania, jak jest wszystko teoretycznie. No wiadomo, trzeba wodę uzupełnić i jakieś prądy. Ale nie, no jest super. Super, też czytałem właśnie jakieś tam blogi, vlogi. I tam przestrzegali przed kamperem i mnie trochę przez to zniechęcili do tego. O, jakieś miasteczko, takie salon. Wracamy tu, czy będziemy gdzie indziej wracać? Co? Może zajedziemy, co? Widok w ogóle, nie? No niestety to jest zamknięte miasteczko, ale tu jest bank, jail, więzienie. Haha, super. Kaktusy. Tutaj nie przychodzić, a widzę ludzie przeskakują. No dobra, ja nie będę przeskakiwał, żeby mnie nie ustrzelili. Lecimy dalej, ale tutaj pięknie jest. Zaczyna się szlak.
czekajcie, patrzcie tutaj, konie są. Konie biuniami. Helenka, czemu to wyciągnęłaś? Ja mam mnie podał, ja nie wyciągnę. A skąd on to wyciągnął? Dobra, no i drugi szlak. Whipping Rock, przystanek numer 7. To najkrótszy szlak turystyczny w parku, często polecany na spacer z dziećmi. Przejście go do końca zajmie kilkanaście minut. Do podstawy Whipping Rock dotrze ze ścieżką w niewielkim wyglaniu. Ścieżka kończy się śliskimi schodami, które wchodzi się na taras z górnym murkiem. Tutaj znajduje się Whipping Rock. Słońce świeci. Szeryf kogoś złapał. Co szczęście nie nas. Cześć. Cześć. Z tej strony Marcin. Kamila. Witamy w drugiej części filmowej naszej relacji ze Stanów, podróży po Stanach Zjednoczonych Ameryki. Północnej. Tak. Dzisiaj jesteśmy w Los Angeles. Sobie siedzimy tutaj na takim placu zabaw i tutaj jest boisko, gdzie sobie jakieś dzieciaki grają. Tak, jest boisko do kosza, pokaż tamten, nie? Ale... No, tam grają w kosza, tutaj są... O, tu Helenka się wywróciła właśnie, a tam grają w baseball chyba, tak? Tak, no. O, dobra, i mamy przerwę. Tak, dobra, wracamy, bo tutaj był mały problem. Krótka przerwa techniczna, przerwa na reklamę. O, dobra, ja tutaj z tymi okularami za dużo majstruję. No, dzisiaj był odcinek mieszano, łączony, ale głównie był tam chyba ten sklep duży, Walmart tutaj amerykański. No właśnie, tak dużo, tam, dużo pokazujemy takiego, nie? To znaczy ty pokazujesz takiego życia codzienne, jak tutaj się toczy życie, jak zrobić zakupy, to znaczy jak zrobić, gdzie zrobić, no, jak wyglądają dokładnie. Ceny. Jak ten, bo ja miałem takich dużo jakichś lęków, znaczy lęków, może lęków nie miałem, ale jakichś takich przekonań właśnie przez, z różnych innych relacji, że to jest jakoś tak, nie wiem, jak przyjedziemy tutaj, to trzeba się przygotować albo... No właśnie, nie? To tak nas utwierdziło w tym, jak to człowiek żyjący jakimiś różnymi dziwnymi przekonaniami się może zdziwić. No tak, no na przykład, nie wiem, no ten pierwszy nocek też żeśmy w sumie przepłacili. Bo chcieliśmy jakiś taki lepszy, bo się baliśmy, tak, że tutaj są... Tak, bezpiecznej dzielnicy, tak. Jakieś tam, żeby nie było, że tanio, że no. Można znaleźć strzykawki pod łóżkiem. Wiadomo, że szukamy takich... Tak, że pełno bezdomnych tu w ogóle jest wszędzie i mogą zaraz nas zabić, okraść. Że zaraz nam wybiją w aucie szybę i wyciągną plecak, że zaraz ktoś ze strzykawką będzie po ulicy chadzał, że co tam jeszcze pokazują. No nie, no głównie też tych bezdomnych, nie, że tutaj strasznie... A, jeszcze tych naćpanych zombie, nie? No. Oprócz tego jeszcze grzechotniki i skorpiony. I osoby otyłe. O. No właśnie, no, tak jakoś, nie wiem, tak oglądaliśmy te filmiki, te relacje i w sumie dużo było takich treści, gdzie tak trochę nam to w głowie zostało, nie? Ale to myślę, że też jest pod klikalność robione, nie? No bo to wiadomo, lepiej się będzie, ma więcej odsłon, jak, nie wiem, właśnie, to dzisiaj żeśmy o tym rozmawiali, nie? Jakbyśmy, Marcin został napadnięty. Zaatakowany strzykawką, potem ugryzł go grzechotnik, a na końcu bezdomny zaprosił do zamieszkania z nim na downtown. O, to by miał kliknięcie. Właśnie, Marcin ma nowy dom. Marcin zostaje w Stanach, poznał tak, w ogóle i właśnie. Może... Hordę bezdomnych i postanowił z nimi zostać. Musiałbym z kimś pogadać, żeby mnie na chwilę wpuścił do swojego tego domku. O, to by była dobra relacja też. No właśnie, ale my tak jak gdyby, no, na grzechotnika nie trafiliśmy, na skorpiona też nie, na bezdomnych też w sumie nie aż tak bardzo. No, trochę jest, ale no wiadomo, no tu jest ciepło, więc ich na pewno jest więcej niż w Polsce. W Polsce są na działkach ludzie gdzieś tam, nie? Pochowani, tego tak pewnie nie widać, nie? No tak, i są te ośrodki też, nie? Że gdzieś tam jednak przyjmują tych... No, chociaż to też pewnie są te ośrodki, ale to no, nie każdy chce się dostosować, nie? Tak jak u nas nie można, nie wiem, pić alkoholu, nie? I dużo osób też, nie wiem, no tak, nie siedzi u brata Alberta, bo woli sobie woli dziabnąć dworcu, małe no tak. Co nieco, nie? No tak, więc to jak gdyby właśnie, nie? No. Co relacja, to jak gdyby to jest taka indywidualna opinia danej osoby, która to przedstawia. No tak, no, ale myślę, że też, żeby wam pomogło, nie wiem, jak się chcecie wybrać do Stanów albo macie w planach, to chcemy tak to pokazać. Nie, dzisiaj jeszcze miałem pomysł właśnie, żeby zrobić taką kompilację
tych moteli, jak wyglądają, bo to też mieliśmy przekonanie, nie? Że tam, nie wiem, poniżej $100 to już jest lipa, nie? Tak, ale sugerowaliśmy się jak gdyby jednak tymi gwiazdkami, które są przyznane, nie? Że faktycznie te, które miały jakoś tam nisko, to no niekoniecznie. Braliśmy raczej z takimi notami powyżej średniej. No tak, no ale to nie były też jakieś mega drogie, nie? Bo na początku to byśmy wzięli za $350 za noc i w sumie też nie było jakieś super. Jedynie co, że była lokalizacja fajna, nie? No tak, a później już skończyliśmy na 100-150 max. No. I wcale w tym, no właśnie, nie? Na dzisiaj mamy za 87 tutaj w Los Angeles i też nowy w ogóle hotel. Dokładnie, i standard w sumie dużo... Duży pokój, no. Wyższy niż powiedzmy... Maszyna tam, do kawy, no, takiej... Prawdziwej, prawdziwa tak, kawa. Ekspres ciśnieniowy, no, już nie Amerykana. No, tak, że tutaj cała masa filmów, słuchajcie, będzie, będą jeszcze, bo na razie jesteście teraz, no, na początku naszej wyprawy w sumie. No tak, a my już. Z filmami. Ile nam zostało? 3 dni. Mam 3 dni. Boże, za 3 dni o tej porze już będziemy na lotnisku. Kupiłem dzisiaj znaczki, o, kupiłem dzisiaj znaczki, może na końcu jeszcze dogram jak ten, jak lepiej. Jak liżę znaczki. No, są, tutaj w ogóle mają znaczki takie, jak kupisz znaczek, on jest ważny dożywotnio, nie? Można... Tak, o. No. Fajnie, tak w sumie, jak nam zostaną, to będzie, no, będzie na nam, zaś. Na zaś, tak. Może się jeszcze przydadzą. No i zobaczymy. No, czekamy tam jeszcze na te zaległe, bo nie wszyscy podesłali adresy, no ale trudno. No, to znaczy, że ktoś nie oglądał. No tak, albo nie to chce. Już jego strata. No tak, no może nie wszyscy lubią wcale dostawać kartki. No właśnie. Tak, ktoś nawet tak napisał, po cholerę mi to. No, ktoś tam tak napisał. Po co, no, mi tam, ale tam jeszcze też ktoś, no, jeszcze mówi, a szkoda kasy tam. Eddie napisał, że chce na przykład monety, żeby mu przywiózł, bo, aha, też odkładam, no, monety. No. Też lubi coś. No, dużo monet przywiozę, to pewnie będą ten. Albo jakieś licytacja, może i konkursy zrobimy, no. Coś na pewno się będzie działo na live'ach, nie? Kamila, może będziesz ze mną. Live teraz. No tak, nie no, z dziećmi ktoś musi jednak zostać. O, już lecą, już. Co tam? A gdzie, no, jest Marianka? Tam na zjeżdżalni. Na zjeżdżalni, okej. Okay. Janio, jaki czysty jesteś. Co, Janeczku? No, także tak tutaj sobie żyjemy. Fajnie, już tu się przyzwyczaiłem do tego wszystkiego, nie? Że tak... No, fajnie, fajnie. Można by tutaj. No, nie czujemy się jakoś tak jednak zmęczeni tym miejscem, ogólnie Stanami. Nie czujemy się nigdzie zagrożeni, nie czujemy się... No, nie, no jest fajnie, no. Nie mamy takich tych, nie? Jest dużo potatuowanych, podzieranych, nie wiem, na twarzy, na głowie, na, i szyi. Na szyi, no, ale to jakby dla nas wrażenia nie robi. Bo takich ludzi też znamy i... O, co tam dzieciaki? Ludzi kolorowo, wesoło i tam, no. Jakiejś takiej spiny nie ma, nie? Że tak, no, ludzie sobie wyglądają jak chcą. Wiadomo, że nie. O, dzisiaj szła na przykład pani ubrana w strój kąpielowy. Tak. Ulicą, środkiem centrum. No, ale to tak właśnie, no, no i co z tego? Nikt na to, no, nie zwracał absolutnie uwagi. Także są dziwni ludzie, ale wiadomo, że nie ma na to. Do kościoła by nikt nie wpuścili. Jezus Maria, nie mieszaj się tutaj kościoła we wszystko. No dobra. No. No po prostu ludzie sobie, no, żyją jak chcą, no i może tutaj się na to tak nie zwraca uwagi, że wiesz, nie przystoi, bo co powiedzą sąsiedzi, albo co powie, no, ciotka, tak, Zośka. Tak, bo u nas jak już ktoś się jakoś inaczej ubierze, inaczej wygląda, to już jest właśnie, nie? Na szczęście nie obciach. Wszędzie, no ale no gdzie, nie gdzie jeszcze tak funkcjonuje to, nie? Że, no, to jest coś... co ludzie powiedzą, co sąsiad powie. No, że to nie przystoi. Co te, co, no, ja pamiętam jak swoje pierwsze tatuaże zrobiłem, to też pamiętam, bo... Ale dobra, to już nie będę mówił. Moja pierwsza żona się zrobi. Co tato na to powie? No. Dobra, kończymy. No właśnie, my tak będziemy tutaj gadać i gadać. No, kończymy, fajnie ten. Fajnie było, ale się skończyło. Będziemy pokazywać też jakiś ruch uliczny, jakieś, no różne, co mnie ciekawi, po prostu to będę się starał to pokazywać, nie? Tam później niedługo będą te, no, dzikie zachody, parki, jest dużo było, pustynie. No, no, dużo, dużo, mega. Route 66, ile tam miejscówek, nie? Można na razie zdjęcia dodaję na Facebooku. Żeby podkręcić atmosferkę. Tak, trochę tam tych shortów jest też, takich fajnych miejsc, więc tam możecie sobie zaglądać do tego działu. Będę wdzięczny też za udostępnienia filmów, kanału, za łapę. Jak jeszcze nie subskrybujesz, to kliknij tego suba. I tyle, nie? No. No. Trzymajcie się. Pa, pa, do następnego. Okay.
Serdecznie zapraszam wszystkich na 13. Festiwal Motocyklowy Bike Week Łeba. Największa impreza motocyklowa w Polsce. W tym roku na scenie zobaczycie takie kapele jak Nocny Kochanek, Proletariat, Turbo, Chłopcy z Placu Broni, Romantycy Lekkich Obyczajów, Zenek Kupatasa, a także na scenie country Gładek Brothers Band. Całą imprezę poprowadzi Krzysiu Skiba, a imprezę nagłaśnia Antyradio. Mam nadzieję, że widzimy się wszyscy w Łebie, letniej motocyklowej stolicy Polski. Cześć! No, jest dużo podzieranych, potatuowanych tam, nie wiem, po całym ciele, po twarzy. No to bawcie się. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej! Dzisiaj był krótki film, więc dodamy taki ten. Dodam kawałek tutaj właśnie z tego podwórka, bo to gdzieś będzie w jakimś tam którymś następnym odcinku. Ale teraz widzę, że tutaj, o, jesteśmy na tym placu zabaw, boiska, tutaj sobie grają w kosza, ale widzę, że przyjechało auto z lodami. O. Hello. Zobaczymy, co tu jest. Ale to różne, różniste różności. Hot dogi. Ale jakie są ceny? Nie wiadomo. Ale numer. Są też miejsca takie do grillowania. Chłopaki tutaj, kurczę, rzucają cały czas trójki. Widać, że lata praktyki, grania. Janio? Dawaj! Ła, odejdź, Helenko! Dobra. Jest ten, jesteśmy na zmyjni. Słuchajcie, zaraz sobie rozmienię tutaj kasiurę. Ha, ha, ha. Uwaga! Uwaga! I co? Wypadły monety? Zobaczymy. Czwarta! Zobaczymy jakie? No, 80 rocznik. Stacja. 90 stacja. Znaczy stacja. Myjnia. Jutro to przyjdziemy umyć nasze autko. I idziemy na tą chwilę do pokoju. A tu zobaczcie, jak jeszcze wygląda ruch uliczny w Los Angeles. Marianko, kto? Ile tu pasów? O, tam jest nasz hotel. Czekaj, Marianko.